Cześć, z tej strony Nina, a to odcinek mojego hardkorowego projektu niezwiązanego z grami. Otóż moja przyjaciółka straciła swoją kotkę kochaną i ja postanowiłam odkopać farby i chcę namalować portret tej kotki. Na razie jest szkic. Makabrycznie brzydki, ale wiecie, ja miałam ostatni raz ołówek w ręce z 15 lat temu, w mojej drżącej ręce, która potrafi mi zabić bohatera przez to, że nie trafię w klawiszki. I to jest pierwszy etap, nazwijmy to. Trochę słabe oświetlenie, trochę słaby kadr, ale będziemy malować, będę dokumentować, jak wyglądają prace dalsze, progres. Okej, dzisiaj kolejny dzień. Co, misiu? Kot przyszedł. Tak, kot wszedł sobie po swoim schodku. Wracając do tematu. Kolejny dzień prac nad pomysłem moim zrobienia, namalowania portretu. To jest woda do... Czysta będzie, tu będzie do mieszania. Jakieś tam... Misiu, wiem, ciekawe rzeczy tu się dzieją, ale za chwilę. Siereczka, zestaw pędzli, które dostałam od cioci na urodziny, taki zestaw też, ale nie są najlepszej jakości, bo włożą z nich włosy, ale któryś się może nada. Tu jest się przerobiłam, bo byłam przekonana, że tutaj jest mój ulubiony pędzel koci języczek tak zwany. Nie ma tutaj, bym musiała dokupić sobie pędzel. W sumie płaskim też się dobrze pracuje, ale o właśnie, jak wychodzą włosy. O. Nie? Albo przyciąć, albo wyrwać, nie mam pojęcia. Tutaj też chciałam po prostu konkretne farby, które użyję tylko punktowo, bo wiecie, jak jest z farbami, nawet akryle, nie tylko olejne. Bo jest tak, tak, misiu, tak, tak, tak. Jest tak, że po prostu niektóre są po prostu w gigantycznych tubkach. Są w mniejszych pewnie, ale są niektóre tak, że no tylko jest w takiej tubce, tylko i wyłącznie. Tak! Przepraszam, kot wymaga atencji. Tak już. I tak samo gdzieś się przerobiłam, nie pamiętam, chyba właśnie tą bielcynkową. Chciałam troszeczkę, bo ja potrzebuję punktowo, ale ona kosztowała chyba 9 zł. Myślałam, że to jest mała tubka. I przyszła taka tuba. Najwyżej jakiś pejzaż zimowy chyba namaluję. No więc i takich trochę bajerów jest typu... Nie wiem, czy wykorzystam. Chcę wypróbować mój pomysł, czyli farba akrylowa, ale złota, złoto-zielona. Nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co jeszcze tu mam? Oczywiście paleta, taka zamykana, bo farby akrylowe bardzo szybko wysychają. Dlatego się tego boję, bo malowałam olejnymi. Olejne no, są na tyle wyrozumiałe, że po prostu mogę je poprawiać. Ale z kolei akrylem podobno można nałożyć wiele warstw, można zetrzeć szybko, wygodnie, więc no i tutaj też od cioci dostałam farby akrylowe w tubkach, ale to też inna firma jest. I nie wiem, czy wykorzystam, zobaczymy. Pędzelek, który jest do umycia, bo czyściłam komputer. I taki bajer kupiłam sobie, to jest do malowania paznokci. Ale jak zobaczyłam, że to jest takie cieniutkie, to stwierdziłam, że do malowania wibrysów kocich byłoby idealne. A tutaj mamy... Tutaj mamy portret, który musimy wykorzystać. Zdjęcie w sensie. I zobaczę, co z tego wyniknie. Z tego mojego malowania. Przyznam się szczerze, że pieruńsko się boję, bo nie malowałam latami już. I nie wiem, co z tego będzie. Dzisiaj tak asekuracyjnie chciałabym zrobić... brzeg, bo to zawsze był problem, się okazywał, że zamalowałam fragmenty tła, jak mi gdzieś pędzel zjechał na czarno, nie? Na czarno pociągnąć. I żeby to wyszło, żeby już było zrobione. Powiem jedno. Ostatni raz kupowałam podobrazia, może z 10 lat temu, dawniej. I jakość się tak pogorszyła, a cena wzrosła, że jestem zdruzgotana, bo jest cieńsza deska, gorszej jakości płótno,
słabiej naciągnięte. Po prostu tutaj wszystko się, jak to dostanie wody, to ja nie wiem, jak to się zachowa. Czy to się jeszcze bardziej rozpłynie, w sensie rozejdzie. Tutaj te rowki, gdzie się wkłada takie deseczki, w ogóle nie jestem w stanie tu wepchnąć normalnie palcem. Jest niedoszlifowane, niedorobione po prostu. Jestem zszokowana, że płacę 15 zł za coś takiego i dostaję po prostu taką jakość produktu, naprawdę. I to jest profesjonalny sklep malarski, nie jakiś tam gdzieś coś ktoś robi. Z wszystkimi certyfikatami, jakimiś etykietami i naprawdę jestem zszokowana. No ale wracając do tematu, to tu się zastanawiam, czy nie zrobić tego gąka tutaj tak z przodu. Po pierwsze, odejdzie mi zabawa z tymi paluszkami, a po drugie, ja uwielbiam, jak kot tak zawija ogon. Jak siedzi, zawija ogon, bo to wygląda ładnie, a poza tym to tak wygląda, jakby ten ideał piękny, jakim jest kot, był taki po prostu dokończony, nie? Taki ogonek, kropeczka nad i. Więc chyba po prostu ten ogonek tak tutaj dorysuję, domaluję, tylko nie wiem, czy to wyjdzie, bo bazylia miała dosyć krótki ogon, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo ten szkic jest masakrycznie brzydki. Dobrze, więc ja się biorę za pracę jako taką i jak co wyjdzie, to pokażę, a jak nie, to spalę wszystko, łącznie z pokojem. Okej, już pomalowałam sobie i wiecie co, naprawdę pieruńsko szybko wysycha akryl. I okłamali mnie, że akryl nie ma zapachu. Ma taki troszkę śmierdzący, ale nie tak jak olej oczywiście, chociaż niektórzy lubią ten zapach, w tym ja. Farby olejnej w sensie. I co? Trochę się klei jeszcze, więc lepiej niech dosnie. No i tak bym tu zamalowała, jakby było tło. W sumie i tak chcę łączyć troszkę czarnego, żeby złamać kolor zielony, bo chcę zrobić całe zielone tło, tak jak na tym zdjęciu, ale calutkie, czyli za uszami też. I co jeszcze? Aha. Znalazł się pędzelek, koci języczek. On był w drugą stronę obrócony i nie zwróciłam uwagi. Słońce mi zaszło. W sensie już... No tak nie za bardzo jest po co malować, bo przekonałam się bardzo mocno o tym, że jak maluję w świetle sztucznym, to w dziennym to nie jest to. To nie jest ten kolor, to nie namalowałam, niemożliwe. Wprawdzie już nie będę się porównywać, nie śmiem, ale Picasso malował tylko podobno w świetle sztucznym. Ale to jest tak, że albo malujesz albo w takim, nigdy tak i tak. Bo parę razy się tak przerobiłam, że faktycznie mi się wydawało, że to jest ten sam odcień, a potem oj, jednak nie. I tak samo z malowaniem. W jeden dzień ten obszar musi być pomalowany, zauważyłam u mnie, bo jeżeli to zostawię i mi zaschnie, albo wyrzucę zmieszany kolor, to nie jestem w stanie w żaden sposób uzyskać tego samego odcienia, przez co parę moich obrazów zostało niedokończonych, bo na przykład odcienia ciała zupełnie nie mogłam uzyskać takiego, jak był. I co najwyżej mogę na nowo przemalować ten obraz, po prostu na nowo pokryć te warstwy, ale to jakby to powiedzieć, nie mam do tego serca, bo zepsuję całkiem. Ale tyle na razie progresu. Na razie tylko rand, kant, czy to jak brzeg, jak to nazwać, pomalowany na czarno. Teraz tło i na tym tle będziemy... Nie wiem, czy ten kod wyjdzie. Boję się. Okej, dzień kolejny. Dzień kolejny, ponieważ światła mi zabrakło, słońce mi uciekło, bo miałam inne rzeczy do zrobienia też w ciągu dnia. I nagle się zrobiło ciemno. Teraz też było widno i już za chwilę będzie, za jakąś godzinkę będzie już znów zmrok, więc muszę się spieszyć. Tam będzie jakiś podcast albo jakaś książka puszczona, żeby się nie nudzić w czasie malowania. Bo ja nie umiem jednej rzeczy robić na raz, muszę kilka, bo ja chyba mam ADHD. A tutaj takie podobrazie kupiłam też z taką myślą, żeby na tym testować, jak się zachowuje pod farbą i jak mi tam wychodzą te moje pociągnięcia pędzlem. A tutaj sztaluga. Nie patrzcie na bajzel w tle. To jest stara sztaluga, wielka sztaluga, dawna sztaluga. Bo tej małej stołowej nie dało się znaleźć w piwnicy, więc została przyniesiona ta duża i stoi taki kolos tutaj mi. No nic, ja pamiętam, jak ją kupiłam i odbieram ją z poczty, to wszyscy myśleli, że ja jakiś kajak niosę do domu pod pachą albo jakieś inne wiosło,
bo trafiłam parę koleżanek po drodze i było wielkie zdziwienie. No dobrze, ale zaczynamy dalej zabawy z tym moim projektem. Po, nie wiem, godzinie pracy mam dwie refleksje. Nienawidzę pracować z akrylem. To pierwsza refleksja. Zaleta akrylu szybko wysycha. Wada akrylu szybko wysycha. Po prostu to jest już suche. Całkowicie suche. Grubszą warstwę musiałabym kłaść, a ja zazwyczaj jestem oszczędna. W farbach, bo pierońsko drogie rzeczy są. I zawsze byłam oszczędna w malowaniu, jeżeli chodzi o zużycie, kładzenie warstw. Ale no nie wiem, nie podoba mi się. Takie te wycienione takie rzeczy chcę zrobić, takie rogi. To w miarę może być. To zszaniłam tutaj. To i to, to w ogóle do zmiany. Jeszcze jedna warstwa będzie, a tu coś się dzieje z płótnem. Tutaj jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Co bym tu nie położyła, to wychodzi mi biała plama. Ja mam pojęcia. I to jest jeszcze wilgotne lekko. Nie wiem, co tu się dzieje, ale będzie jeszcze jedna warstwa rozjaśniona. Może tego płótna z tym, że właśnie nie wiem, jak akryl się zachowuje, jeżeli chodzi o barwnik, czy on zjaśnieje. Bo moje farby olejne, które gdzieś miałam, to one są po 15 latach nadal w tym samym kolorze, co były. I to bez werniksu, bez żadnych cudów, bo naprawdę dobrej jakości. W sumie renesansu też. Tylko, że te strasznie są rzadkie, ale może to jest specyfika akryli, nie mam pojęcia. No dobra. To jest do całkowitej poprawki zmiany. Po prostu muszę się wdrożyć w to, jak ta farba pracuje na pędzlu, bo pędzla też nie mogę domyć. Zabawa na 102. Myślałam, że się w tym uwinę w weekend, ale nie. W ogóle wyszedł mi jakiś fenek. Się tak tutaj zjechała, mi się wyostrzyły te uszy. Tutaj też mi ręka drgnęła. I w sumie to ma inny odcień na komórce, inny odcień w realu, w sensie w świetle, jaki pada z okna. No nic. Zobaczymy. Tutaj ten ogon zamalowałam, bo ja go inaczej namaluję. I zobaczymy, co ja tu jeszcze mogę ugrać. Dobra, wprowadziłam pewne zmiany. Na nowo położyłam tło. Inny kolor jest, bo tamten nie za bardzo mi się podobał. Ten też mi się nie podoba. Ale to znaczy, na komórce widać inaczej ten kolor trochę niż w rzeczywistości. Ale wydaje mi się, że ten jest taki mniej rażący, taki bardziej stonowany. Nie wiem, ale udało mi się uzyskać w miarę jednolicie i ze sprawą gąbki. Stwierdziłam, że po prostu wziąłam, uciąłam kawałek gąbki i wymemłam go gąbką i wyszło to nawet fajnie, bo nie widać pociągnięć pędzla. Jest ładnie, jednolicie. Z tym, że ja chciałam tu zrobić takie te przyciemnienia, ale na razie to się nie wiem, boję tego ruszać. Chociaż może spróbuję. I nie wiem, czy nauka malowania akrylami na już obrazie, który chcę komuś dać w prezencie, to był dobry pomysł. Ale o, już wyschło, już praktycznie wyschło tutaj w tym miejscu. Nie wiem, pomyślę, może zrobię jeszcze raz, nałożę farbę. Można poprawić i poprawiać, nie? Tutaj trochę przeziera to ciemniejsze, nie wiem, takie te, co zrobiłam. To obramowanie, czy te takie rogi. Mi się to podoba, ale może zrezygnuję z tego zupełnie. Nie wiem, zobaczę. Ale na razie nadal jest ten etap. Ja się tak boję to malować. Okej, okay, porwałam się, żeby zrobić takie te... nie wiem, jak to wyjdzie. Jaśniej, ciemniej. Takie przyciemnienia czarnym kolorem. Tutaj trochę mniej, ale już nie będę z tym walczyć, bo to 5 razy poprawiałam. Tutaj, o, może widać. Takie coś, nie wiem, to jest takie nieistotne pewnie dla całości. Ja chciałam, żeby tak było. I tak zostawię już nie będę poprawiać, najwyżej tu się podpiszę. To będzie mniej tego ciemnego, to tu będzie miejsce na podpis. Bo tu będzie ogonek, to tu nie będzie miejsca, to tutaj zostawię na podpis. I to zostawię do wyschnięcia teraz, porządnego, bo gdzieś dotknę maźnę, znowu będę musiała poprawić, a farba już mi się skończyła, wyschła, wymieszała z czarną, więc może być problem z uzyskaniem takiego samego odcienia. Tutaj coś musiałam poprawić. Wiem, czemu to się robiło takie białe. Po prostu odkleja się grunt. To, czym pokryte było płótno. To jest tak fatalnej jakości, że po prostu grunt odpada.
Ja kiedyś gruntowałam sama pod obrazia. Zazwyczaj po jakichś tam obrazach, które gdzieś znalazłam i były zniszczone, w sensie no, jakieś takie, nie że jakichś artystów zamalowywałam, tylko były takie, tata przywoził czasami jakieś z Niemiec, takie jak moje, czyli ktoś namalował i wyrzucił swoje jakieś tam niedokończone, czy coś takiego współczesne. I ja to ścierałam papierem ściernym, potem kładłam na to grunt, zostawiałam do wysunięcia i znowu ścierałam papierem ściernym, żeby było gładko. I moje podobrazie nie miało w ogóle dziurek, w sensie były całkowicie gładkie jak kartka papieru. Tak był grubo położony grunt, a tutaj oszczędność widzę. No i tak to wygląda, że troszkę wody, troszkę innej farby i zaczyna puszczać grunt, takie odrywają się takie drobinki i one są białe. I nagle się robi, ja tu maluję, a tu się robi biała farba, nie wiem czemu. A teraz zostawiam na razie. Tak, odwlekam, wiem, jak granie w horrory. I idę się domyć. Ale to pikuś jest. Ja kiedyś malowałam czerwone tło. I miałam całe ręce czerwone, ale takie czerwone, czerwone, karminowo-czerwone, szkarłat taki. I przyszedł listonosz. I ja z takimi rękami, wycierając ściereczką, musiałam się otworzyć i on zobaczył te moje ręce. To nie wiem, co sobie pomyślał, ale mnie tu chyba mają za wariatkę w okolicy. No dobra, to za chwilę, bo to będzie ciąg dalszy w jednym odcinku. Zmontuję to całość. No ale to raczej za dzień, dwa, żeby to porządnie wyschło. I cóż, niestety zdarzył się wypadek. Sztaluga się przewróciła, upadła na kant szafki i tyle mojego obrazu. Obrazka właściwie. No dobra, trzeba będzie znowu szkic zrobić. Gdzieś mam chyba jeszcze jedną podobrazie jeszcze mam, takie gorsze trochę, kurczę, niestety. I no chyba trochę poprawię ten szkic. Trochę proporcje zmienię. No nic, trudno. Kolejna próba, kolejny szkic. Ja go za bardzo nie zmieniłam. Stwierdziłam, że jednak kot, jaki jest, każdy widzi. A jednak w tym pyszczku to jest całe jestestwo kota zawarte, więc jednak lepiej, żeby on był taki właśnie duży i to jest taka trochę karykatura, może nie? Ale poza tym ja tutaj trochę poszerzę ją. No, niech będzie taka, jaka wyszła mi wtedy. Takie pędzle dla nas są śmieszne. Tu mi się jeden już spsuł. A, ale to nie będę tego używać już więcej chyba. Po prostu do tła. Tyk, tyk, tyk. Bo w sumie sama to robiłam. Najlepiej gąbeczką wychodziło. To jest taki właśnie bardziej poręczny. Kot oczywiście mnie podsiadł. Musiałam siedzieć, klęczeć na kolanach i siedzieć na łóżku i sobie to robić. A na razie musi to doschnąć i już wiem, do czego dążę, jeżeli chodzi o tło. Więc powinno pójść szybciej, jeżeli chodzi o tło, a reszta to zobaczymy. Nie lubię zaczynać od roboty od początku. Okej, zrobiłam tło. Wyszło mi ciemniejsze dużo niż w tym. W każdym razie widzę, że ten szkic też jest trochę inny. Jeszcze to powiększyłam, ten pysk. Nie wiem, jak ja to ogarnę. Tutaj... Wydaje mi się, że chyba jeszcze raz nałożę tło, jakiś inny odcień spróbuję złapać, bo to jest chyba za ciemne, bo ten kot też jest czarny, więc będzie za ponuro. Może dzisiaj mam taki nastrój, to mi się te kolory mieszają. Ale te same farby, ja w sumie nie mam więcej farb zielonych akryli, bo kupiłam takie farby, które będą mi potrzebne i tylko takie, więc improwizuj. Nina, improwizuj teraz. No dobra. Na razie tak, niech podeschnie, bo już w ogóle farba mi wyschła. Bo to jest moja paleta. Niech podeschnie i czeka. Najwyżej nałożę drugą warstwę. Tutaj też była druga warstwa kładziona, więc może tu chodzi o to, że dwie warstwy będą, to będzie lepiej to wyglądać i będzie lepiej pracowało to, bo tutaj nie mogę tego rozbełtać. Tu znowu wyłażą te grunt biały mi wyłaził, więc no masakra. Takie robię te podobrazia teraz, że to jest tragedia. Ja gdzieś miałam w piwnicy chyba te... Kiedyś co kupowałam, one były porządne, ale już nie będę ryć po piwnicy, nie będę robić trzeciego szkicu, mam nadzieję. Dobra, wysycha
i podejmuję decyzję, co dalej, bo na razie to ciągle jestem na początku, żeby nie mówić brzydko. No dobra. Poprawiłam to ciemne tło. I tak jest ciemniejsze od tego pierwowzoru. Ale jakoś nie byłam w stanie uzyskać tego koloru. Trudno. Wyjdzie jak wyjdzie. Byle do przodu, bo w końcu ja tego nie wyślę jej nigdy. Okej, progres prac wygląda tak. Na razie wygląda to fatalnie. Tutaj w ogóle do zamalowania te łapy. Ale sobie musiałam tutaj potestować troszkę pędzle, a pędzle mam fatalne. Stwierdziłam, że kompletnie się nie nadają do malowania, bo są strasznie miękkie. I do malowania futra to jest tragedia. To jest tragedia malowanie pędzlem, tymi pędzlami, które mam. A innych nie mam. Znaczy się są gdzieś w piwnicy, ale nie da się ich znaleźć obecnie. Tutaj to wszystko jest na razie pierwszy dzień malowania. Sylwetki kociej. Więc tutaj będzie dużo, dużo zmian. Musiałam w ogóle na nowo zrobić szkic sobie, w sensie pędzlem. Tu właśnie są takie znaczniki, bo kompletnie starł mi się szkic ołówkowy i dobrze mi się pyszczek nie starł. I jakoś będziemy działać dalej, ale ja to troszkę czarno widzę. Chyba niepodobna, nie? Najwyżej wyrzucę razem z tym, bo tu sobie też testowałam pędzle maźnięcia różne. I raz mi coś wyszło, potem mi znów nie wyszło. Nie, ja nie jestem artystką, ja nie będę się tutaj opierać. Po prostu sobie tak chałturzę dla przyjemności mojej i cudzej. Ale no, nie wiem, co z tego będzie. Jestem załamana po prostu, jeżeli chodzi o te pędzle. Bo naprawdę się tak fatalnie wszystko robi, że nie wiem. Okej, na razie jest tak. Tutaj oczywiście światło odbija straszliwie, więc słabo to widać. Niewiele tutaj pozmieniałam te łapy, to jest koszmar. Też ona ma takie łapy grubawe. Na tym zdjęciu. No i oczywiście to muszę pozmieniać ten tors, to wszystko. Kompletnie mi to nie idzie, naprawdę jestem przerażona. Nie wiem, co z tego będzie. No zresztą jak nie wyjdzie, to nie będzie tego filmiku, więc... Więc bądźmy dobrej myśli, że coś jednak się uda zdziałać. W sumie na obraz się patrzy z daleka, nie? To wszystko jest sobie do zamalowania, w sensie są te cienie takie, o, takie... Nie to zdjęcie. To takie zjaśnione. To właśnie potem to muszę inną warstwę i takie porobić pędzlem, a pędzlem mam, jak już mówiłam, kiepskie. Łapy też musiałam z wyobraźni malować, bo jakoś tego zdjęcia to jest tragedia. Też już nie będę marudzić, bo to moje koleżanki, ale... No i co? I tutaj będzie najgorzej, że to będzie malowanie ogona, bo na tym zdjęciu to ona nie ma ogona. W sensie ma ten, muszę tutaj namalować, dlatego te łapy... Ona miała krótkie ogony. Jak siedziała, to dochodziły do tego pierwszego paluszka. Tutaj dochodziło tylko zasłonięcie, więc teoretycznie mogę zrobić tak i na górę albo coś wymyślać. Innego, nie wiem. No i ten tors mi podbija. Ja to zamalowałam z powrotem, to białe, bo to białe to była po prostu zostawiona warstwa pod obrazia. Tak zostawiłam, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądało, ale prawdopodobnie zamaluję to całe i zrobię białą farbą po prostu zrobię to. No dobra, zobaczymy. Może coś z tego wyjdzie, może nie, się okaże. Do pyska to ja... Hej, opowiem krótką historię odnośnie krasnoludków. Jeżeli nie wierzycie w świat pożyczalskich, to popełniacie błąd, ponieważ ja wierzę straszliwie. I powiem tak, do tego projektu, tego kota, kupiłam sobie takie pędzle, bo zależało mi na tym... Na tym pędzlu to może nie widać, ale on jest taki... Taki pocięty, nie? Kiedyś takie coś robiłam z prawdziwego pędzla, czy w sensie, znaczy z płaskiego pędzla. Po prostu wycinałam takie rowki, żeby mieć taki efekt, a to taki był. No i taki cieniutki też jest. Też stwierdziłam, że się nada i takie fajne, płaskie. Okrągłych nie mam, a w sumie okrągły by mi się przydał, no ale kupiłam to. Jak kupowałam też te podobrazia, ale to mi zginęło. Nie miałam tego, nie mogłam tego znaleźć.
I wczoraj wieczorem kładę się spać, patrzę, to leży na półce z książkami. Nie wiem czemu tam, nie wiem w jaki sposób, nie mam pojęcia. Co więcej, takie coś też kupiłam. I byłam pewna, że to mam, a potem tę pewność straciłam, bo nie mogłam tego znaleźć. I to miało być właśnie, żeby ułatwić malowanie tła. I potem doszłam do wniosku, że może faktycznie, bo mi opróżniło koszyk, jak robiłam te zakupy i na nowo wrzucałam, więc stwierdziłam, że może faktycznie zapomniałam to drugi raz wrzucić i nie mam, ale jednak mam. I to też pożyczalscy sobie pożyczyli i oddali teraz. Jak stwierdzili, że mi jest bardziej potrzebne, ewentualnie im przestało być potrzebne, bo remont skończyli. Ja protestuję. Relacje z malowania ciąg dalszy. Malowałam, poszłam sobie na obiad i mnie ktoś podsiadł. Sajmi, halo, ale tu muszę usiąść. Kocie, wstajemy, ja tu siedzę. No tak, ja tu maluję, nie zauważyłeś? No to chyba pomalowane. Kot nie ustąpi człowiekowi, bo nie. Zaraz pewnie się rozmyśli. Pośpisz 10 minut i pójdziesz, tak? Tak. Potworek was wita. Wiem, to nie wyszło kompletnie to. Nie wiem, co tu zrobię. W ogóle nie umiem dobrać tego koloru, nie umiem go złapać. To były takie bluzgi, jak malowałam, typu, że sobie moja przyjaciółka wymyśliła hodować jakiegoś kota marchewkowego. Nie umiem tu złapać tego odcienia. I tej perspektywy, tego, nie wiem, jak to widać, w ogóle jak to wyjdzie na nagraniu, tej głębi tego, nie umiem tego złapać. Momentami łapię, momentami, potem to zamalowuję przypadkiem. Łapki ogonka jeszcze nie ma, jeszcze lepiej, nawet nie wiem, jak go namalować. Zrobiłam szkic oczu moją drżącą dłonią i to stoi pod znakiem zapytania, czy ja dam radę to zrobić, bo... No wiecie, przy mojej chorobie jednak te dłonie nie są zbyt sprawne, a to widać nawet w moich nagraniach, że paluszek mi się omsknął i takie tam. I malowanie jest wyzwaniem dla mnie, przyznaję. Troszkę za późno się za to zabrałam, jeszcze sobie wymyśliłam, że ja jej to wyślę za 2 dni. Niewykonalne. Zobaczę jeszcze, poczytam, pooglądam w zasadzie te wszystkie filmiki, co uczą malować. To wiecie, oni tak malują pach pach, nie? Ale wiecie, to są setki, jeżeli nie tysiące godzin malowania, a ja mam pędzel po raz pierwszy w rękach od 15 lat. Naprawdę dawno nie miałam go w ręce i jeszcze moje dłonie dużo przeżyły, jeżeli chodzi o rzuty, o osłabienie. Wykańczane przez chorobę są po prostu moja sprawność fizyczna. Ale coś powiem, tym pędzelkiem to się zachwycam. Po prostu jest genialny, bo fajne, że jest cieniuteńki. Robię bardzo cienką linię. Najpierw czymś innym to robiłam, potem mówię, Boże, przecież ja mam inny pędzel i to już zrobiłam inaczej. No, w sumie nie wyszło to za dobrze, ale to nic. Tutaj właśnie nim robiłam. Ten nos wyszedł całkiem, te dziurki całkiem nieźle, jak na moje umiejętności i moją sprawność motoryczną. Ale za to ma gruby trzonek do trzymania. To jest genialne. Uwielbiam. Bo zazwyczaj robią cienki pędzel i cieniutki trzonek, nie? I tak samo to robiłam tutaj tym. Najpierw zrobiłam czymś innym, a potem zrobiłam takie coś, więc fajne te linie wychodzą. Tutaj troszkę też, żeby te włosy było widać. No, ten kot nie był zbyt puchaty, bo to krótkowłosy kot. Więc on nie jest za bardzo puchaty. Nie chcę go robić takiego mocno napuszonego. Marchewkowy kot. No w sumie, tutaj jest zdjęcie, to poprawione czy nie, bo już nie pamiętam. Nie, to jest to poprawione, żebym wiedziała gdzie co. A oryginał to jest chyba... No, to co pokazuję, to jest oryginał, to. No nie musi być idealnie, nie? Tylko, że ja straciłam w siebie wiarę teraz kompletnie, jeżeli chodzi o ten rysunek, ten malunek. Jakoś, nie wiem, nie wierzę, że uda mi się to dobrze zrobić. Ale zobaczymy. Już wystarczy na dzisiaj, muszę przykryć farby jakąś folią, żeby mi nie wyschły, tak jak ostatnio.
i pędzle pomyć. Już mam na dzisiaj dosyć. Może jeszcze poodpocznę i może jeszcze potem coś pomaluję. Zobaczę, muszę zrobić przerwę. W sumie to tak nie za bardzo się posuwa do przodu. Nie widać tego, ale mój tata jest chory, więc nie wiem, czy mi czegoś nie sprzedał. Tak się czuję trochę, jakby mnie coś rozkładało. No, więc to tyle informacji. Nie, aha, już wiem, czemu nie lubię akryli. Bo w olejnych, jak sobie gdzieś coś tam maźnęłam, nie? I mi się to tam nie za bardzo pasowało. To jest sobie tak paluszkiem, pyk, pyk. I to dopasowałam do koloru, do odcieni, to jakoś się wtapiało. A to dziadostwo, cyk, już wyschnięte i do widzenia. Muszę to jakoś wodą delikatnie tam usuwać, a i tak zawsze zostaje jakiś bardak. Więc nie podoba mi się to tutaj, w ogóle to muszę poprawić, bo tutaj nie ma czegoś takiego. Musiałam na tym ekranie powiększyć. No ale to nie musi być fotorealistyczne. Ja nie robię fotorealistycznych, choćbym chciała. Nie umiem. Tak więc to tyle marudzenia, mojego załamania. Dziękuję za uwagę. Pa, pa. Zostałam wyeksmitowana. Zmuszona do przeniesienia się w inne miejsce. Nie mam gdzie się pociąć. Dobra, lecimy dalej. Tu widzę, że tutaj zauważam, że tak jakieś takiego paskustwo gdzieś tu machnęłam, nie wiem, na czarno. W sumie to nie może być ten kolor, to w ogóle ten czarny. On jest za czarny. Muszę to złamać jakimś brązem lekkim i to poprawić. No i oglądałam, jak należy zrobić oczy. Jestem przerażona, więc zrobię chyba pyszczek najpierw, oczy na końcu albo pod koniec. Może uszy najpierw. Nie, ja nie umiem tego zrobić tak, jak sobie wyobraziłam to, jak oglądałam. Po prostu jest katastrofa. Ale coś powiem ciekawego. Tylko znajdę. Próbowałam moją przyjaciółkę tak podejść, żeby nie mówiąc jej, co robię, bo jeżeli to nie wyjdzie, to jej nie wyślę oczywiście. Wybadać, jak ten ogon bazylki wyglądał. I się pytam najpierw. Mówiłaś, że ona miała krótki ogonek. Więc jak bardzo krótki. No i ona mi wysłała takie zdjęcie. I ja mówię, że no nic nie widać. To mi wysłała takie z instrukcją, gdzie co jest. Dalej nie to. Więc w końcu wysłała mi takie. Ja no faktycznie miała krótki ogonek. Tutaj jeszcze jest w ogóle upasiona, bo tu jeszcze moja przyjaciółka mieszka w bloku. Więc ten ogonek faktycznie, ale wiem, że był czarny. Ona miała dupkę, napisała mi właśnie, że miała dupkę rudą, a ogonek czarny, to nawet zresztą to widać. Nie, że... Nie? Że miała dupkę rudą, a ogonek taki czarny, tylko że taki kiekutek tu. To ja będę jeszcze musiała tutaj dorobić te łapy. Ja myślałam, że sobie chociaż tę łapę tutaj z drugą zasłonię. Mery. No bo ona tutaj ma łapę. To widać na tych zdjęciach, co ja je rozjaśniłam, żeby widzieć lepiej. To gdzie je mam? W jakimś albumie chyba malunek. Tak, muszę poszukać. Ale ona właśnie ma taki króciuteńki. To gdzieś tu, gdzie podjaśniłam, widać tę nóżkę. O. Tu stópkę widać. To ja muszę to zupełnie pozmieniać. To się nie wyrobi. W ogóle muszę jej powiedzieć, żeby nie wieszała przy oknie obrazka, bo, albo na wprost okna, bo to zupełnie nie widać tego, co tu jest. Teraz odbija zupełnie okno mi i to tragicznie, tragicznie wygląda. To plama tutaj, bo to było najpierw tutaj. Ten żabocik dawał tu cień. I stwierdziłam, że to jednak jest za... że mniej więcej takiej odległości jak głowa. No to gdzieś tutaj, nie? I to chyba, że faktycznie nie za dużo? Było dobrze, ja zepsułam? Zaraz sprawdzimy. Nie, no tu jest większy ten cień, w sensie tutaj aż dotąd. Tylko muszę zrobić ścięcie po prostu. No i całkowicie to tutaj w ogóle ten brzeg muszę... wymalować te włosy, żeby i to poszerzyć. Bo ona jednak była tutaj taka bardziej okrągła, nie taka prosta ścięta. Ale to są detale. Co dalej z tym pyskiem? Boże kochany, ja tego nie zrobię.
Dum, 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 zamaskowany kot. Nie, koniec tutaj pracy, bo słońce odbija i nic, już nie widzę, co robię. Z malowaniem czarnego pyszczka kociego to szukałam bardzo dużo tutoriali i nie wiem, czy coś mi dały. Mam pomysł zamalować i potem w tym rzeźbić, bo tak to tu, to tam, to siam, to ja chyba tego nie zrobię. Chyba było tak od początku zrobić tutaj, bo tutaj też milion razy to poprawiałam. Dobra, taki żarcik trochę z tą kocią zamaskowaną mordką. No, pomyłam paletę sobie. O, pędzla jeszcze muszę umyć. Będą zmagania dalsze za chwilę. Być może jeszcze dziś, bo słoneczko zachodzi. Zaraz nie będzie tu mi świecić. I może coś jeszcze porobię. Refleksja mi naszła. Otóż to takie właśnie tutaj, to sierść taką. Kurczę, zobaczcie, co się dzieje z płótnem. Normalnie się robią takie bąsle. To są, nie wiem, to jest chyba wina tych gorszej jakości farb, bo tych takich lepszych to kupiłam tylko kilka sztuk, a tych takie, co widziałam, że będę tylko odrobinkę używać i to używam. To miałam takie od cioci z dyskontu i widzę, że to jednak nie miesza się farb. To jest jeden z pierwszych grzechów moich tutaj. No ależ trudno. Następny będzie ładniejszy, jeszcze bardziej przemyślany. Będę miała wszystkie farby świata, po prostu wszystkie kolory świata. Nie, do czego zmierzam? Na takiej puchatości kociej tutaj na przykład, to oglądałam filmik, jak to zrobić, że to trzeba tam pędzlem takim okrągłym, coś tam tak delikatnie. Nie. A ja zrobiłam to po swojemu. Że najpierw zrobiłam tak, jak kazała i nie byłam zadowolona z efektu. A potem sama swoją technikę wymyśliłam. I z tego jestem bardziej zadowolona. Ja wiem, to w ogóle absolutnie nie widać na obrazku. Absolutnie. Ale to taki mój szmergiel jest. Ja jestem zbyt chyba pedantyczna, jeżeli chodzi o malowanie. Nie powinnam tego robić. Po co ja to robię w ogóle? Kitka, nie wiesz? No, ale taka moja refleksja jest, że ja patrząc, uczę się, ale i nie jestem zadowolona z tego, co robię, korzystając z tej nauki, z tej wiedzy. I ja po prostu muszę dojść do czegoś własną metodą prób i błędów. Czyli ja się nie uczę. Ja muszę odkrywać. Muszę po swojemu. Zawsze po swojemu. Taki ninja trochę, nie? Okej, dochodzę do wniosku, że moja przyjaciółka powinna dostać jakąś nagrodę za robienie zdjęć kotom. W sensie jakość i ostrość. Nie wiem, jak na bazie tego mam namalować ucho. I prawdopodobnie będę musiała szukać jakiegoś tutorialu i jak wyglądają kocie uszy. To w ogóle jest nie w tym miejscu to. To już widzę, dobra. Ale chyba zrobię sobie zdjęcie, jakoś to porówno na spokojnie, bo bateria mi pada. Wiecie, no to jest malunek, to się tak nie odtworzy, nie? Dokładnie. W sensie, pewnie się odtworzy, ale trzeba mieć po prostu talent i kupę praktyki do tego. No i sprawne rączki i oczka. No ale dobra, jedziemy dalej. Okej, więc tak, z tymi uszami to są takie trochę problemy. Ponieważ gdyż ja tego tu już nie przeskoczę, ja ich bardziej nie zmienię już chyba teraz, bo nie. Chodzi o to, że Bazylia miała te uszy bardzo, bardzo włochate. Co tu widać? I teoretycznie można by to wszystko po prostu tutaj zapaćkać, ale to będzie inaczej wyglądało wtedy niż na tej fotografii. W sumie mogłabym tak zrobić. Może jeszcze to zrobię, ale chyba nie. Bo w sumie podoba mi się ta kompozycja tego zdjęcia. I nie wiem, jak to będzie wyglądało. A potem też tego nie zmyję, prawda? No. Więc muszę podjąć jakąś decyzję. Co zrobić z tym ninja kotem znowu dalej. Ale w sumie to coraz mniej mi się to podoba, co zrobiłam. To widzę, że w ogóle to nie jest podobne.
bo to powinno być tu krótsze. W ogóle tu muszę dorobić jeszcze jakby jedną warstwę, bo to w sumie to jest ten podjaśniony. To jest podjaśniony i jeszcze tu jest filtr, przepraszam. Cały czas tu jest filtr, no chodź tu. Tu jest ten podjaśniony i ten... Nie, to nie jest ten podjaśniony, to jest ten podjaśniony, jeszcze jest jeden gdzieś. Są zbliżenia. A nie, to jest ten prawidłowy. No to... To jest ten właściwy. Tak? Mam mocno rozjaśniony ekran. No i tak... No nie wiem, jakoś niepodobne. Nie. A to jeszcze w sumie miałam zrobić taką jedną warstwę. Może faktycznie zrobię jeszcze jedną warstwę takich króciutkich. No i to białe, nie? Ale to już na samym końcu. Jak będę wibrysy malował. Wibrysy, Jezu, jeszcze wąsy. Boże. Ja tu z tymi włosami miałam problem w uszach, a co dopiero... Co dopiero wąsy. Nie, ja siebie... Ja nie widzę tego. To jeszcze oczy, nie? To jest w ogóle cyrk. Okej. Ja nie wiem, czy ja to namaluję. Wyszło tak szkaradnie. Trochę coś jakby się wyłaniało tutaj. Ja kompletnie nie wiem, jak to zrobić. Ten nos. Będę to 5000 razy poprawiać. Tego koloru w ogóle nie mogę złapać. A tu chciałam zrobić ten... Boże, jak to się nazywa? Miszer po angielsku, a po polsku... No tak, żeby to wymieszać. Chyba wiszer. Nieważne, w każdym razie tutaj to już kompletnie nie wiem, co mam malować, bo to zdjęcie jest takie tragiczne. Że to naprawdę takie malowanie, kurczę, z takiego obrazka, z takiego... To jest ciężkie. Bardzo ciężkie. Prawdopodobnie bym chciała to jakoś z wyobraźni namalować. Oglądam te filmiki, ale... Tam dziewczyna maluje po prostu każdy włosek. Ja chyba nie mam tyle czasu i chyba nie mam takich zdolności manualnych, żeby to utrzymać, w sensie dłoń utrzymać tak. Tu chciałam zrobić takie uszy fochate, jak tutaj to, ale mi nie wychodzi. Tutaj też troszkę zrobiłam, ale to już dalej nie. Odnośnie tych takich jakby wypustków. To przyjrzałam się to już nie wyschło. Przyjrzałam się kocim uszom. Ja wiem, co to jest. To jest po prostu... Ona miała tak włochate uszy, że to jest ciemne ciało, które jest tak zasłonięte przez włosy. Jest tutaj tylko jedynie coś tam dodałam, żeby tak wyglądało, jakby to było... no trochę włosy, no. Takie brązowawe. Nie wiem, czy to jest dobrze. Raczej powinny być chyba czarne. Ale no, z daleka... Nie wyglądają te uszy aż tak źle. Chyba. Gorzej z pyskiem. I naprawdę nie mam pojęcia, jak to zrobić do końca. Wiem, tak mało czasu mi zostało. Tutaj tak wyszło. Samo z siebie to. Bo wzięłam pędzel, obcięłam pędzel. Nie miałam twardych pędzli, więc miałam jeden długi. Ten sam numer 8. I obcięłam. No chodź tu. O. 8. Po prostu wzięłam, obcięłam nożyczkami. I to trochę działa jak twardy pędzel. I wydaje mi się, że jak miał okrągły, twardy pędzel, poszłoby mi o dużo lepiej i dużo łatwiej by to szło. Ale na razie rzeźbie. Świnka ze szczurzym ogonem. Ten pyszczek na nowo musiałam sobie zrobić szkic pędzlami, bo odkryłam, że jakoś źle zrobiłam, w ogóle wszystko źle zrobiłam, w ogóle strasznie wygląda na nagraniu. I tu wszystko muszę pokryć, bo to za duży ten pysk zrobiłam, za duży szkic był. I tak to wyszło, że teraz jest, będzie ciapanie. Ogonek dorobiłam, na innych zdjęciach właśnie znalazłam bazylię, faktycznie miała czarny łeb, rudy ciało. Łapy dotąd miała też tutaj jakby rudawe. Tu już miała ciemne, czarne i czarny ogon. Ten ogon dorobiłam. To mi się wydaje, że lepsze wyszło. Tutaj już robiłam drugi raz, trzeci raz. Musiałam to zmyć. Nie udaje mi się ten ogon w ogóle zrobić. Tylko, że ona nie miała takiego ogona. Takiego też nie. Tu ewentualnie mogę go poszerzyć w dół albo w górę bardziej chyba. Bo w dół to fajnie wygląda dosyć te włosy. Ale to są takie detale, w ogóle strasznie wygląda w świetle dziennym ten obraz. Bo wygląda koszmarnie. Oczy są oczywiście niezrobione, tylko położyłam wstępnie sobie farbę
żeby się na tym wygodniej malowało. Kurczę, jak to złapać taki kąt, żeby to wyglądało w miarę, bo naprawdę odbija. Tak samo jest jakaś czarna farba, która jest z moich farb, nie wiem, czarna, czy jakaś inna mieszanka, ona się po prostu błyszczy. Odbija mi cały czas światło punktowo, to jest dziwne, bo całość jest gładka, że tak powiem, a to jedno cały czas jest takie, że ciągle mi się odbija, odbija mi farba. Ja nie rozumiem, czemu ono się tak zachowuje i która to jest farba. No. Ten ogon, ewentualnie mogę go rozjaśnić i pokryję go po prostu. To się nazywa laserunek. No, a tutaj widzę, że coraz więcej mi wyłazi takich bzdetów. Właśnie to. Tu mi coś też wylazło. Tu jakiś punkcik farby odpyskniętej. Straszne. Straszne, naprawdę straszne. Nie podoba mi się jakość tego wykonania. No i tutaj też muszę skończyć jeszcze, nie? Wszystko muszę skończyć. I też ten nos. Wydaje mi się, że on jest straszliwie krzywy. A tu, no mówię, to są takie, o, to jest właśnie ta farba, która się odbija. Dlatego to tak wygląda. Bo ona się nie wchłania. O, tylko część rzeczy jest po prostu, że ona się odbija, ta część tych rzeczy. No zobaczcie, jak tu jest płynnie, ładnie zrobione. Nic się nie odbija. A tutaj pod tym kątem jest tak, pod tym kątem jest tak, tak, o. Się zmienia zupełnie. Nie? No bo w dziennym świetle się chyba nie ogląda obrazów. W sensie takim dziennym, jak ja mam tutaj za pleców, w sensie prosto z okna. No. Jaka różnica jest. Ja nie wiem. Moja koleżanka po prostu śmiechnie i spali go rytualnie. Dobra. Jestem złamana. Ja widziałam, że najgorsze będą oczy. Nie, najgorsze będą wibrysy. Coś tu porobiłam dzisiaj. Ten pyszczek poprawiłam, ale to jeszcze nie wyschło. Ogon poprawiłam. Taki grubszy trochę zrobiłam. Bardziej kudłaty, ale w sumie teraz widzę na komórce dopiero, jak on wygląda. Bo tu mi światło odbija. I jak to objąć, żeby nie pokazać mojego bajzlu, ale pokazać kota. Znaczy tak, tutaj nie widać tych akcentów na oczach, tych różnic. Po prostu nie widać, komórka tego nie łapie. Oko to łapie, a komórka nie. Ale numer. Aha. No nie łapie go w ogóle, nie łapie. Różnicy. W sensie, to jest, mówię, wstęp dopiero właściwie taki, tu jest czerwieńsze, trochę tu jest jaśniejsze, tutaj tak samo, tu w ogóle muszę pomniejszyć to oko, w sensie zrobić powiekę. Ale ja patrzyłam na różne tutoriale i tą techniką, którą dziewczyna pokazywała, robienie kocich oczu, ja tego nie zrobię, nie ma opcji, bo jest to dla moich drżących rąk zbyt trudne po prostu. Choćbym się tu skichała, naprawdę. Różne pozycje przyjmowałam, nie da rady. Nie utrzymam tak pędzla. Fizycznie po prostu. I tutaj mówię, w ogóle to pomniejsze i to oko, no bo w sumie wyszło to oko, to o, wyszło za duże. I nie wiem, czemu tak wyszło mi na szkicu. Nie mam pojęcia. Bardzo źle to wygląda. Muszę to poprawić, to mocno muszę to poprawić. No ja się też robię, zabieram się za kolorowanie, no bo to się w ogóle pomniejszyło, bo tu się zamalowało, ale to jeszcze nie zrobiłam po źrenicy. I tu, bo w sumie zostawiłam to, bo mi się spodobał ten tutaj, ta powieka na dole. Tak wyszła fajnie, tak jak to powinna być. I ja ją będę musiała zamalować. Albo po prostu powiększyć tę powiekę dolną, taką jak kot ma, taką jeszcze tutaj wywiniętą taką jakby. Znaczy tak, to jest, co pokazuję na komórce, to jest chyba to rozjaśnione zdjęcie? Czy jakieś inne? Ja już nie nadążam. O nie, to rozjaśnione. Taka, jak jest normalna, to tak... Ktoś widzi podobieństwo? Jejku, ale strasznie wyszło to oko. Teraz widzę, to jest dopiero na komórce. No nic, będę dalej dłubać, ale naprawdę jestem rozmęczona. Znaczy dzisiaj mam wybitnie zły dzień, gorszy dzień, ciężej mi pracować naprawdę. Są takie dni, że naprawdę ręce mi się trzęsą i takie precyzyjne zadania przerastają mnie po prostu. No ale nic, tak to wygląda, no i jeszcze trochę jest pracy przede mną. Nawet dużo trochę. Tylko tak się zastanawiam, jak to oko pomniejszyć, żeby to jak najmniej mnie bolało. Oj, teraz się ustawiło nie tak. No nic, zobaczymy.
Ale wibrysy to będzie horror. Naprawdę będzie horror. Może mojemu kotu wyrwę i przykleję, będzie łatwiej. Nie, ona miała bardzo długie te wibrysy. Ja nie wiem, jak ja to namaluję. Tą drżącą dłonią. Będę płakać, wyć i po prostu szarpać włosy z głowy chyba. No dobra, ale coś tam do przodu idzie. Tylko, że naprawdę złe jestem, że nie łapię w ogóle tych różnic kolorystycznych, jakie ja tutaj zrobiłam. Po prostu jest oko wypełnione na żółto. Trochę czerwonego tutaj złapało teraz. Po prostu też jest kwestia światła, bo światło jest od okna z tyłu, za plecami. I w sumie mam światło, mogłabym popracować. Fajnie się patrzy, ale już ręce mają dosyć. Głowa trochę też. Tak więc, no, tyle progresu minimalnego. Dobra, trochę poprawiłam, chyba nawet dobrze wygląda, jeżeli chodzi o oświetlenie. Te oczy tak trochę, tu jeszcze trzeba poprawić to prawe, w sensie jej prawe. Ścięcie tu musi być bardziej. A tutaj dorobić muszę taką kropeczkę. Nie mam tego akurat przy sobie. Mam tu. Taką tu, że to jest po prostu oko, nie? Gałka oczna. Po prostu muszę też to ściąć i dorobić tu końcówkę oka. A tutaj to trzeba bardziej ściąć na bok, żeby pokazać, że to jest jednak gałka oczna, nie? Okrągłe. No i oczywiście światło. No tutaj musiałam... Czekam, że wyschnie, bo tu musiałam zamalować, bo mi tutaj farba zjechała. Już w sumie one mają trochę... No w sumie na tym zdjęciu jest, nie? Jedno oko jest trochę większe, no bo tu jest cień, jest rozszerzone bardziej. Ale chciałabym jednak, żeby były bardziej symetryczne, równe, chociaż teraz widzę, że nie jest, że nie są. Na pomoc. Ja zginę na tym obrazku, naprawdę zginę. Ale już tak się prezentuje w miarę zadowalająco. Ja nie zrobię tego pyska, ja go nie umiem tak wycieniować, żeby to wyglądało ładnie. A przy wąsach dostanę ataku paniki. No dobra, na dzisiaj koniec. Zabawy z tymi oczami, bo słońce mi wylazło. I teraz już nic się nie da zrobić tutaj, bo to za mocno świeci mi. I nie widzę, co robię. I tak to wygląda. Nie wygląda tak fatalnie. Jeszcze muszę dorobić, mówię te... Nie wiem, jeszcze może popracuję tymi oczami, jeszcze coś tu porobię. Ale w miarę jestem zadowolona. I co zrobić jeszcze trzeba? No oczywiście trzeba dołożyć biało. Białe te... Światło. Tutaj trochę jest, bo sobie zostawiłam to, bo to wiadomo, że będzie rozjaśnienie. I tutaj też trzeba nałożyć białe punkty. I to musi wyschnąć porządnie, bo pewnie mi się nie będzie udawało, więc będę musiała to ścierać. Poza tym tu jest nałożone świeża farba tutaj, o, żeby to wyrównać to oko w miarę. I tu już nie chcę grzebać, więc na dzisiaj pauza. Dzień schnięcia. Szybko wysychają, a czasem nie chcą wysychać, szczególnie czarna. No ale dobra. No, to na razie wygląda tak. Tak więc poprawiłam trochę te oczy, bo doszłam do wniosku, że jednak ona nie miała takich zielonych oczu. Tylko te zielone po prostu odbijały od otoczenia. Ale tak to miała wszędzie bardziej żółtawe i takie zrobiłam. Zrobiłam takie jakby wskazy, też miała takie kropeczki. To na innych zdjęciach widać, bo w sumie ja nie wiem fotorealistycznie tego namalować i też ja nie widzę sensu. Fakt, ja doceniam, bardzo doceniam tych twórców, którzy potrafią fotorealistycznie namalować ze zdjęcia kota, czy tam roślinę, czy cokolwiek, ale nie wiem, czy w tym, czy o co chodzi, znaczy nie wiem, czy jest w tym jakikolwiek sens, czy w sensie jest sens, żeby pokazać skilla, nie? I faktycznie to wygląda super pięknie i w ogóle. Ale czy o to chodzi, no nazwijmy to w sztuce? Mój tata jak ogląda to, mówi, że no faktycznie dziewczyna ma talent, ma oko, widzi odpowiednio, jak trzeba, wszystko ogarnia, ale o co tu chodzi, czy nie prościej, tak pytał mój tata, czy nie prościej wydrukować na komputerze, w sensie na drukarce, tylko że na płótnie? Nie, bo te obrazki tych dziewczyn, chłopaków też są tak realistyczne, że no jakby to było zdjęcie po prostu na obrazie, na płótnie. I to tak trochę dla mnie też jest trochę dziwne. A ja tutaj po prostu no, wkładam swoje serduszko małe czarne, żeby mojej przyjaciółce, mam nadzieję, sprawić jakąś tam przyjemność, żeby miała pamiątkę po kocie.
No zobaczymy, jak zareaguje, bo może się obrazi, że ona tak nie wyglądała. No nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Teraz dam światło. Tutaj spróbuję zrobić jeszcze takie, ona ma takie krótkie. Nie miałam pędzla odpowiedniego. Powinnam zrobić to krótsze, a zrobiłam miękkim pędzlem za długie i teraz już nie będę tego poprawiać. Ewentualnie zrobię tylko takie tu. No i te białe elementy, nie? Tę krawatkę i ten pyszczek nieszczęsny. Ja zawsze chcę sobie tutaj powiększyć. Ten pyszczek nieszczęsny, może coś jeszcze porobię z tym nosem, bo tutaj to jest katastrofa. Ja nie widzę, co ja maluję. Jak nie widzę, co maluję, to nie namaluję, przykro mi. Bo mogłam tu zrobić tutaj dwie plamy, tutaj środek tylko i kilka kropeczek i tak to widzę tu. No ale ona tutaj miała ciemniejsze, tu jaśniejsze. Jakoś nie umiem tego złapać. Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że oczy w miarę wyszły. Tylko no tutaj nie widać tego. No i to światło muszę dodać teraz, więc jestem przerażona, ale to za chwilę. Zobaczymy, jak wyjdzie. No dobra, dodałam to białe. I chciałam się wytłumaczyć, bo nie chciałam robić tego tak, jak jest tutaj. Czyli ona ma tutaj takie... Boże, jak ja wyglądam! Takie białe tutaj. Nie chciałam tego efektu, bo mi się to nie podoba. Chciałam jednak, no obraz jest obraz. Nie będzie fotorealistyczny nigdy. I stwierdziłam, że dam jednak tylko ten błysk. I wydaje mi się, że jest nieźle. Chociaż jest trochę nierówno. Tutaj dałam biel cynkową, która nie kryje dokładnie. I tu na sam środek dałam biel tytanową, która jest farbą, jest białym kolorem kryjącym. Wydaje mi się, że jest nieźle z tymi oczami. Nie? Naszła mi refleksja. Ten obrazek fajnie wygląda, jak światło pada z tej strony. Muszę koleżance powiedzieć, żeby go oglądała tylko w takim świetle. Cały czas walczę z tym pyskiem. Burza się zaczęła, a ja tu siedzę przy oknie i tak trochę wieje mi po plecach, więc chyba przerwę zrobię. I troszkę dodałam jednak koloru żółtego do tych oczu, bo faktycznie one mi się zrobiły całkiem zielone w nocy. Co wyschło, wylazło to zielone spod warstwy i zrobiłam taką bardzo delikatną pulpę żółtą i troszkę dodałam tutaj takiego laserunku, pokryłam to po prostu. Wiem, ja się tak pierniczę z tym, jakby nie wiadomo, co to było. No i z tym pyskiem to walczę, oglądam tutoriale, ale naprawdę ja tego nie umiem zrobić z tej mordki. Lepiej wygląda, jak jest ciemniej. A tutaj mocno łapie, rozjaśnia ekran mi komórka po prostu. Mocno rozjaśnia. O, słyszycie? Się koty budzą na parapecie. Simon, chodź, bo zaraz tak pierdzielnie, że kot spadnie. Zobaczysz. No dobra, zobaczymy. Jeszcze powalczę. Ale lepiej wygląda gołym okiem. Gwarantuję. Uwierzcie mi. Jest jakaś świnka taka. Wczoraj mój rehabilitant powiedział, że ten kot ma psi pysk. Więc pogoniłam dziada, co będzie mi tu obrażał moje dzieło. Troszkę popracowałam nad tym nosem dzisiaj. W sumie się namordowałam trochę, bo naprawdę nie umiem zrobić tego nosa. Trochę powiększyłam, pomniejszyłam, znowu powiększyłam, skróciłam go, zmniejszyłam. Cuda robiłam, próbowałam wyłapać. Tym bardziej, że tu jeszcze muszę zacieniować to, bo to jest w cieniu na tym zdjęciu. Ale jak to zrobi, ta dziurka zniknie i w ogóle będzie katastrofa. Tutaj trochę takiej puchatości dodałam. Mam nadzieję, że to widać. W sumie ten kot tu jest czarny, więc ja nie umiem złapać tej głębi perspektywy. Przepraszam, że skrzypię, to skrzypi nie ja, skrzypię tylko fotel, bo się ruszam na nim. I nie wiem, generalnie próbowałam trochę wąsy malować, tu nie widać, bo zmyłam. Ale nie umiem. Wiem, że nie umiem. Więc będzie masakra z tymi wąsami. Nie wiem, co tu jeszcze robić. W sumie bym zostawiła tylko tą puchatość i skończyła to i spróbowała te wąsy zrobić i ewentualnie jeszcze ten nos, może te cienie jakoś inaczej tutaj zrobić, ale niech to wyschnie, bo tak tu namieszałam, że musiałam go na nowo namalować. A to już jest przesada. Ciągle poprawiam i w końcu będzie katastrofa. Coś czuję. No dobra, więc tyle progresu i z tymi wąsami to będą jajca, bo ja naprawdę nie mam takiego pędzla,
oglądałam te wszystkie tutoriale, kobieta pokazuje, jaki pędzel. Ja mówię, kobieto, ja nie mam takiego pędzla. Ja takiego pędzla w ogóle nie widziałam nigdzie. Doduś, co tam, kot przyszedł mnie pocieszyć, prawda? No, katastrofa. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A mnie się podoba. Tylko wąsy, kurczę. No i ten nos jeszcze poprawię. Aktualizacja, tak? Przyznam się szczerze, że byłam przekonana, że pokonają mnie w tym moim projekcie malunku tego kota oczy. A nie myślałam, że pokonają mnie wąsy. Wyszły tragicznie? Wiem, popsuły prawdopodobnie obrazek? Wiem, ale musiałam je namalować, no bo jak kot bez wąsów. Tu jest, ojejku, jak słabo, źle widać. Tu chodzi o to, że raz, że farba, którą mam, kompletnie nie kryje, a to jest biel tytanowa rzekomo i ona nie kryje kompletnie. Przeziera zupełnie, to nawet tutaj widać, robiłam krawatkę, to nie mogłam tego 5-4 chyba warstwy położyłam, żeby to było białe, a nie przeźroczyste. Więc wydaje mi się, że farba jest do chrzanu i chyba możliwe, że jest to cynkowa wepchnięta w tubkę od tytanowej bieli. Ale tutaj też drgnięcia ręki widać. Niestety mam chorobę neurodegeneracyjną, która wiąże się z tym, że jednak mój układ nerwowy wysiada i nie jestem w stanie nieraz utrzymać nawet długopisu, a co dopiero malować prosto, równo. A tu jest tak nierówno troszkę, bo tu jakby więcej tych włosów, tu mniej, no ale ona tak trochę ma. Tu troszkę mniej, tu więcej. Ja nadliczyłam te wąsy. Tu mi się wydawało, że mi lepiej szło w tę stronę, a ponoć ta strona jest trudniejsza. Nie mam pojęcia, mi jest łatwiej w lewo malować niż w prawo. Nie wiem, o co tu chodzi. Jestem praworęczna, powinno być mi łatwiej właśnie w prawo malować niż w lewo. No w każdym razie tutaj mówię, co jest źle, tutaj cały ten za gęsto. Ale ja tego nie jestem w stanie zmyć. Nie jestem w stanie tego poprawić, zamalować, jakkolwiek nie da rady. Już będzie tak, jak jest. Z daleka... Słabo wygląda dalej. Tu jest ten jeden wibrysek, bo ona jeden miała. Tutaj też jest taki jeden w bok, bo też miała tylko jeden. I tutaj coś robiłam jeszcze z tym torsem, ale już przestaję, bo już nie widzę, bo jest za ciemno, bo chodziło o to, że ona trochę inaczej to miała, nie? Tutaj widać, że miała takie krótsze, tak jak tutaj próbuję zrobić, a nie takie kręcone. Z plusów dzisiejszego dnia znalazłam okrągły, sztywny pędzel. Teraz. Więc jestem troszkę załamana. Bardzo chciałabym móc to zmyć, ale próbowałam, nie da rady. Po prostu ta farba już wyschła. Jak już wyschnie, no to już jest plastik. To już nie ze skrobie musiałabym robić. Tło kota od nowa, i co jest niewykonalne. Więc jest jak jest. Nacieszmy się oczami. Bo oczy wyszły w miarę fajnie. Nos też poprawiłam. Pewnie widać, że tutaj pyszczek poprawiłam. Też jestem w miarę zadowolona. To muszę dalej nad tym popracować, bo to wygląda nienaturalnie. Muszę troszkę chyba przerzedzić to, bo to tutaj jest dużo bardziej takie włosowate, a to takie zbite te, ale to jest do zrobienia. No i tutaj to... Właśnie nie wiem, robiłam ją bardzo rudą, a tutaj wychodzi na to, że ona nie była aż taka ruda. Tylko się wydawała czasem taka mocno ruda i tak... Odbiegam od tego pomysłu, ale naprawdę te wąsy mnie zabiły. Ja wszystko kombinowałam z wibrysami, to w ogóle na skillach próbowałam zrobić rolkę papieru, pomalowana, nie? I zrobić pieczątkę, cyk, cyk. Zrobiłam nawet, ale wyszło nierówno, nie podobało mi się. W końcu to zmyłam i zobaczyłam, że chyba się wybrudziło też całe ucho, więc odeszłam od pomysłu tego typu. No i tutaj mamy, chyba że jeszcze mogę, żeby to wyrównać, dodać tutaj jeszcze jakieś wąsy, żeby to wyrównać, zbalansować to, bo tu faktycznie jest jakby, tu jest nawet duża przestrzeń. Tutaj chyba tego nie powinno być. Nie, to wtedy byłoby za dużo, w sensie miejsca wolnego. No bo ona miała takie nierówne te wąsy, no zobaczcie, miała tak tutaj tak, ojej, nie widać, gęsto, a tutaj miała taki rozstrzał, nie? A tutaj tak gęściutko i takie drobniutkie. No i starałam się to odzwierciedlić. Tak samo to oko poprawiałam. Tutaj zrobiłam taką miała skazę na oku. Tutaj na tym zdjęciu nie widać, ale mam inne zdjęcia, gdzie widać, że ona miała taką skazę. Tutaj nie. Gdzieś mam takie zdjęcie. No nic, w każdym razie... O, takie ma taką skazę.
W każdym razie powiedzmy, że namalowałam obrazek dla mojej przyjaciółki, kota, który odszedł w tamtym roku. I mam nadzieję, że nie obrazi się i że będzie miała pamiątkę jakąś po niej ode mnie. No dobra, to jeszcze podpisać się i Wernix i wymówię, ewentualnie jeszcze tu poprawi, jeszcze zrobi jakiś screen może, że screen zdjęcie jakieś zrobię na koniec. I koniec po weekendzie, wysyłam. Aha, jeszcze pokażę moje poprzednie malunki, żeby sprawdzić, czy mi się skill podniósł, czy opadł, bo dawnych nie widziałam, muszę je ściągnąć z szafy. Dobra, no to tyle aktualizacji kociej. Ale wydaje mi się, że pyszczek i oczka rekompensują te wąsy, nie? Nie wygląda to tak źle. Naprawdę to jest mój drugi kot w życiu. A się starałam. Okej. Tak troszkę podłubałam tutaj. Trochę zmieniłam ten torsik. Tak nie do końca mi się podoba. Coś mi tu nie pasi. Ale ja już wymiękam. Dzisiaj mam taką migrenę jeszcze. Maluję to z migreną, a chcę bardzo, bardzo skończyć. I nie wiem, czy tego nie schrzaniłam znowu. Też. A coś mi tu nie pasi, kurczę. No nic, jeszcze Wernix. I można wysłać. No dobra, uznajmy, że jest skończony ten obrazek. Znaczy skończony, ponoć obraz nigdy nie jest skończony. Boli mnie trochę to, że aparat trochę spłaszcza, wygładza, nie? Że ludzie nie mają zmarszczek, są ładniejsi, a obraz staje się płaski. Trochę bardziej. Ale miałam coś jeszcze pokazać. Mój pierwszy portret. Tak malowany z głowy trochę. Jakaś tam postać z mojej powieści. Nigdy nie ukończonej oczywiście. Jakiś tam książę to był, czy ktoś. Aż się zniszczyło troszkę. To jest właśnie olej na płótnie. A to jest drugi portret mój, też olej na płótnie. Też bohater mojej powieści, to jest dyrektor gildii skrytobójców. Profesor Toyat. Z niego akurat jestem w miarę zadowolona z tego portretu. No i trzeci portret, który kompletnie nie wyszedł i zaczął nawet pleśnieć. Też olej na płótnie, to jest jeden z nauczycieli w tejże gildii, elf Albinos. Ale tak, nie za bardzo jestem zadowolona z tego. Pejzażyk też już zniszczony. Olej na płótnie, to w ramach treningu. Malutki nie, obrazek taki. No to jest mój pierwszy kot w życiu. Olej na płótnie. To jest Ogienek, mój kot, który zginął. Prawdopodobnie potrącony przez samochód. I to są właśnie... To jest właśnie farba olejna. Jest cieniutka. Widać ją. Tutaj też widać pędzelki, wszystko. I to było widać, ktoś tak pięknie pracuje, farba olejna, zobaczcie tutaj. I ja to mogłam zrobić. A na... Albo pędzle, może to kwestia pędzli. A akrylami to był koszmar. A teraz pokażę, czemu się czepiam w podobrazie. Bo zobaczcie, jakie to jest płótno. Porządne płótno, porządnie zagruntowane. Gładkie, równe. A to nie będę obracać, ale to jest w sumie ten sam prawie. No i zobaczcie tutaj.
cieniuteńka. No i ten grunt jest taki po prostu inny materiał. Nie wiem, jakoś nie za bardzo mi się podoba. I przepraszam za ten bazyl tutaj. Ale tu się różne rzeczy dzieją. I komputer, i roślinki, i malowanie, więc dzisiaj w końcu mogę zakończyć epizod malowania, zrobić porządek w tym pokoju i jestem cała szczęśliwa. Teraz będzie ostatnie załamanie. Doszłam do wniosku, że nie umiem kłaść werniksu i rezygnuję z malarstwa. Widać smugi, nie? Ja myślę, że to trochę wyschnie bardziej. Tutaj jakby nie było, a nałożone jest nawet dwa razy. Pod tym kątem może być. Pod tym kątem nie bardzo. Na wprost w ogóle tragedia odbija, nie? A miał być matowy. Ciągle oszukują. No nic, no. Zgaszę światło. No, trzeba przed zgaszonym świetle oglądać moje obrazy po prostu. Wtedy są okej. Okay. Wtedy są znośne do oglądania. No dobra. To wysychaj i cię pakuję. Bazylko, ty. Mam nadzieję, że trochę podobna chociaż. Jeszcze na zakończenie, bo zaraz będzie pakowane. Mój tata wygrzebał gdzieś ze swojego garażu ramkę i stwierdził, że może ramkę zamontujemy i niech będzie w ramce kot. W sumie to fajnie wygląda nawet. Tylko nie wiem, czy ten kolor będzie pasował mojej koleżance, więc najwyżej wyjmie sobie ten obraz z ramki. No i to jest taka ramka, wiecie, z odzysku, tak? Gdzieś tam skądś. No ale w sumie fajnie wygląda, nie? Zupełnie zapomniałam, że jeszcze taki mam obraz. Jest to no akt, jak widać, który namalowałam dawno, dawno temu i widać, że już tu pleśnienie, tam pleśnienie, w sumie nieskończony on jest, ponieważ wówczas choroba mnie tak zaatakowała, że straciłam wzrok w jednym oku i potem władzę w prawej ręce, więc wiecie, o malowaniu nie było mowy. I no, miałam go ukończyć, ale no, bałam się go ruszyć, nie wiem, po prostu... Jest tak, jak jest. Mama sobie go gdzieś tam powiesiła, bo jej się podoba. Ja tak sobie coraz częściej myślę, żeby to w końcu poprawić, jakoś ukończyć. Parę rzeczy jest tu dobrze zrobionych, parę fatalnie. A nie jest to mój pomysł, bo moje ćwiczenie, jak go pokazuję, pod spodem spróbuję znaleźć autora zdjęcia, na którym bazowałam, żeby nie było, że ja tu kradnę jakieś wizerunki, pomysły. No więc to tak wygląda akt, bo akty mi się w sumie bardzo podobają i chciałam w tę stronę pójść. Bo jednak dało mi to dużo frajdy.